W latach 80. starałem się cały czas obalać ustrój i starałem się cały czas jakoś w tym wszystkim zachowywać. Cały czas jesteśmy jeszcze w tamtych latach, dlatego że one, te lata 80., zmarnowały mi życie. Po prostu komuniści zmarnowali mi życie. Natomiast początek mojego życia dorosłego, natomiast jego końcówkę zmarnuje mi kto inny. Już nawet wiem kto. Z tych samych powodów. Zresztą. Więc kombinowaliśmy tam na Lubelszczyźnie na przykład takie akcje, które wcześniej znane były tylko w Ameryce. Na przykład Amerykanie pierdyknęli sobie w roku 1776 dzwon wolności. I dorobili do tego legendę, że on samoczynnie zaczął bić. W ogóle sam się w ogóle odlał ten dzwon. Bo nie ma w ogóle śladów po czynnościach ludwisarskich. Że on zaczął bić w momencie, kiedy Ameryka ogłosiła deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych, kiedy wychodziła spod korony brytyjskiej. Filadelfijska Carnegie Hall, pamiętamy, jak dziś, prawda? Co zrobiliśmy na Lubelszczyźnie? Ogłosiliśmy zbiórkę złomu szlachetnego w 86 roku. Zrobiliśmy sobie dzwon wolności w Świdniku, tam gdzie mieszkam. Ja zostałem zaraz po sukcesach w wolnej Europie w kwadracie Jacka Kaczmarskiego, zostałem chrzestnym dzwonu wolności, który jest, wisi do dzisiaj tam między Porzeczkami a Pokrzywą koło Kościoła Okrągłego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Uroczystość była wielka. Józefa Piniora zatrzymano dopiero na rogatkach Lublina. Tak się sprytnie przemykał na uroczystość otwarcia. Mnie nikt nie zatrzymywał. Byłem na uroczystości jako chrzestny. Natomiast ksiądz proboszcz Wacław Hryniewicz zatrzymał pieśń. Nie pozwolił mi pieśni wykonać na tej uroczystości. I głównie dlatego chcę ją wam dzisiaj zaśpiewać. Z przekory zwykłej.